mzpitu.tv. Telewizja Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie. Jak odwracać uwagę młodego człowieka od alkoholu i narkotyków? Jak kierunkować jego energię, inspirować go do rozwoju? Pytamy Macieja Reisnera, trenera siatkarskiego i nauczyciela wychowania fizycznego w Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie. Panie Macieju, kulturystyka to jest zdrowy sport? To zależy, jak się do tego podejdzie, jaki się ma stosunek, jak się to wykorzystuje. Ta wiedza jest, powiedzmy, no, dla wszystkich jednakowa. Powiedzmy, zdrowe ćwiczenie, czyli bez tej złej suplementacji, jest w porządku. Uważam, że to jest po prostu element życia młodych ludzi. Oni chcą fajnie wyglądać, być dobrze zbudowani, być postrzegani jako ci zdrowi, bo to jest też zdrowy element życia. A jak często spotyka się Pan z takim stereotypem, wydaje mi się, że wizyta na siłowni to jest tylko takie mechaniczne, bezmyślne wręcz przerzucanie ciężarów, że nie ma w tym niczego głębszego? Przyznam się szczerze, że ten element chyba życia się już zdefraudował, skończył się. Nie ma nawet podejścia na dzień dzisiejszy, bynajmniej w mojej grupie. My bardzo często rozmawiamy o środkach dopingujących, o sterydach. Nie ma w ogóle takiego elementu, nie ma takiego momentu, w którym można by było o tym myśleć. Chłopcy wiedzą, czym to jest uwarunkowane, jak szkodzi, jaki ma zły wpływ na cały organizm. Jak dzisiaj młodego człowieka zachęcić, żeby wyszedł z domu, przyszedł na siłownię, no, zrobił coś kreatywnego ze swoim wolnym czasem? To jest duży problem, przyznam się szczerze, i sam z tym kiedyś miałem kłopot. Natomiast uważam, że własna postawa, własne chęci, wspólne ćwiczenie, pokazanie, że można coś zrobić, będąc starszym od nich o 2 czy nawet 3 razy, po prostu dobry przykład. Dobry przykład, dobre fluidy, dobre rozmowy i takie tak zwana wizualizacja problemu. A na ile pomocne jest tutaj wsparcie specjalistów, pracowników Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień? Bardzo duże, bo tutaj rozmawiamy o tych elementach. Oni uzupełniają moją wiedzę na ten temat o wpływie narkotyków, wpływie środków dopingujących, czy też jeszcze innych. I to można przekazywać dla młodych ludzi. A jakie zmiany Pan dostrzegał tych podopiecznych, którzy, no właśnie, jak Pan ich widzi, na początku przychodzą tutaj po raz pierwszy i po odstępie czasu, nie wiem, dajmy na to kilku miesięcy, może kilku lat, zmienia się nie tylko wygląd fizyczny, ale także w głowie pewne rzeczy? Tak, to prawda. Zawsze jest tak, że po pierwszych kilku razach oni przychodzą i mówią, że boli. Po prostu mikrourazy boli. Ja wiem, że to po prostu kiedyś przejdzie, musi być systematyczny. Że się poddadzą reżimowi treningu, że poddadzą się tym elementom treningowym, to wychodzi tym na dobre. Po prostu są tutaj, wykonują stałą pracę, zmienną, nawet bym powiedział, widzą efekty w tych lustrach, które są za nami. I chyba to jest najważniejsze. A poza tym w trakcie ćwiczeń rozmawiamy na różne tematy. Tak jak Pan wspomniał przed chwileczką, możemy tu mówić o profilaktyce antynarkotykowej, antyalkoholowej i wielu innych rzeczach. To jest ważne. Czyli co, siłownia to jest taki sposób na to, żeby kanalizować, rozładowywać te emocje i dużo tej energii, którą młodzi ludzie w sobie mają? Jeden z elementów, tak, bo jest to jednak miejsce, w którym dużo tej energii się sprzedaje na przyrządy. Jeżeli człowiek jest zły, to nie sprzedaje tej złej energii na kogoś innego czy na coś innego, tylko tu przychodzi, dostaje hantle, dostaje atlas, dostaje sztangę, myślę zupełnie o czymś innym. Przychodzi do kumpli, do przyjaznej atmosfery, do tego, że ja też postrzegam, widzę ich w ciężki sposób, jeżeli coś się złego dzieje, to rozmawiamy, staramy się te złe emocje rozładować. mzpitu.tv